Policja przeszukuje lasy i pola w Krępnej w pobliżu posesji, w której we wtorkowy wieczór znaleziono ciało burmistrza z Dzieszowic, Dietera Przewdzinga. Policjanci poruszają się w 20-osobowych kordonach, poszukując jakichkolwiek śladów zbrodni. Teren wokół domu należącego do Przewdzinga jest obecnie zagrodzony przez policję w promieniu 400 metrów. Choć funkcjonariusze nie chcą mówić o przyczynach śmierci, to bliscy współpracownicy burmistrza potwierdzają, że został on zamordowany. W Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach panuje obecnie atmosfera żałoby. Flagi przepasane zostały czarnym kirem, a w głównym korytarzu urzędu widnieje zdjęcie nieżyjącego burmistrza. Wkrótce dla mieszkańców gminy udostępniona będzie także księga kondolencyjna.